Nigdy wcześniej świat nie dawał tylu możliwości i szans na lepsze życie, a jednocześnie nie zastawiał tylu pułapek i nie przynosił tylu rozczarowań, jak właśnie w czasach, w których żyjemy. Dotyczy to szczególnie ludzi młodych. Co zrobić ze swoim życiem, aby nie popadać w marazm, lecz aby miało ono sens? Na te i wiele innych pytań będziemy szukać odpowiedzi w cyklu realizowanym na zlecenie gminy Słubice, przedstawiając osoby, które swemu życiu nadały sens, traktując je nie jak problem do rozwiązania, lecz jak tajemnicę do odkrycia. Ból, jakieś po prostu przeżycia skłoniły mnie do pisania. Bohaterką trzeciego odcinka naszego filmowego cyklu Wybieram pasję jest mieszkająca w Słubicach poetka pani Elżbieta Nowak. Zaczęłam pisać, wylewać na papier swoje uczucia, swoje myśli. Po prostu zrozumiałam, że z tym będzie lżej żyć, zapomnieć o przeszłości. Jest to moja ucieczka od codzienności, od takiego szarego dnia, gdzie jestem w domu, bo najlepiej właśnie w domu, gdy jest noc, cisza, wtedy zaczynam pisać. Może tak nie to, że wiersz piszę, ale takie myśli zapisuję, gdzie później w międzyczasie układam to wersy i te wiersze jakoś tak powstają. Woda, morze, góry, także wszystko, co mnie otacza, to czasami spływa tak na mnie, że chęć napisania, opisania tego, co widziałam. Tak jak tu u nas w Słubicach, to jest nasza fontanna. Tutaj w parku przy Placu Przyjaźni. I chociaż teraz już tak mniej tam zachodzę, bo czas tak mi jakoś ucieka przez palce, ale jak były takie po prostu dni, że tam chodziłam, siadałam, wiersze się pisały. Siedzę w parku na ławce, odpoczywam od codzienności. Wiatr we włosy plata dmuchawce, łapię z życia chwilę radości. Lubię patrzeć na fontannę i tańczące w słońcu strumienie, spadają w dół figlarnie, wsłuchuję się ich brzmienie. Na krawędzi gołębie siadają, dzióbki maczają w wodzie, zroszonymi skrzydełkami machają, myślami w zadumie błądzę. Słonko zza chmur się uśmiecha, muska mnie w policzek, codzienności uciecha, godzin spędzonych tu nie liczę. Ja piszę wiersze dla siebie, dla ludzi, nie patrząc na to, czy coś z tego będę miała jakiś zysk, bo szczerze to ja nie sprzedałam jeszcze ani jednego wiersza swojego, ani wiersza, ani książki. Jeżeli tak to daję ze szczerego serca komuś ze swoją dedykacją, po prostu w wolnej chwili poczytał czytelnik, co mam mu do przekazania. Jak są urodziny, imieniny moich bliskich, a przeważnie wnukom, to wtedy do nich kieruję te wiersze z życzeniami, no żeby im tak kiedyś, jak już mi nie będzie, niech sobie po prostu pomyślą, nie, że babcia jednak ich kochała i dla nich pisała te wiersze. W sierpniu jechałam z wnukami w góry, bardzo chciały jechać pociągiem. Babciu, jedziemy, a mogliśmy jechać samochodami, nie? Ale ja mówię, dobra, mówię, pojadę, dzieci nie są takie malutkie, bo najmłodszy 9 lat, najstarszy wnuk miał 15, no w tym dwie wnuczki po 14 lat i jeden wnuk 12. Mieliśmy cały przedział w pociągu i jechaliśmy. Niektórzy z nich jechali pierwszy raz pociągiem. Była taka radość. Tyle, co ja się dowiedziałam o nich, o ich problemach, o ich życiu, to nic tak nie sprawia właśnie radości, jak ich szczera
szczere oddanie dla babci. W moich wierszach można się dowiedzieć też dużo o mnie, o mojej rodzinie, o moich marzeniach, o miłości. No i można dowiedzieć się też o smutku, chociaż te smutki już odpłynęły, także bardziej jest radość, a tą radość najbardziej teraz sprawiają mi pory roku, bo one to są tak jak życie człowieka, jest wiosna, lato. No ja jestem teraz w jesieni życia, także też jest piękna. Brata, córka. Żeśmy się wychowywały blisko siebie. Pochodzimy z jednego po prostu domu prawie. No i tak żeśmy jakoś spędzały ten czas. Trochę w górach, trochę w Słubicach. Tam mamy rodzinę. Często się jeździ, odwiedza. Ela jest bardzo czuła. Bardzo kocha ludzi. A zwłaszcza rodzinę. Własne dzieci, bardzo kocha. Także bardzo dobrą jest kobietą. Sława, splendor, zaszczyty, a może prywatność, spokój i domowe zacisze w rodzinnym gronie? Nasza motywacja jest zazwyczaj wypadkową naszych pragnień, a te zaś zmieniają się na kolejnych etapach naszego życia. Pisząc, nie ma takiej odwagi pokazać tych swoich wierszy światu. Potem gdzieś znajdują się osoby, może po prostu miejsca, gdzie ktoś coś skłania, żeby wreszcie otworzyć się na świat, na ludzi i dowiedzieć się, co tak faktycznie mówią o tych moich wierszach. Ja też tak zrobiłam. Do 2008 roku tak zaczęłam pisać właśnie wiersze do szuflady, a w 2009 odważyłam się po namowach dzieci i znajomych, żeby te wiersze jednak pokazać. Zalogowałam się, wstawiłam wiersze na kobietawiersze.pl pod nickiem Isana. Czyli jeszcze tak ostrożnie, bez imienia i nazwiska. Tak. Tam nie ma nazwiska, tam jedynie jest mój adres mailowy i właśnie jest, ale to wszyscy tak mają, akurat na tym portalu. Bo nie ma problemu, bo my jak chcemy się poznać, to poznajemy się przez te maile, potem spotykamy się, tak jak to w moim przypadku jest, że dużo właśnie już spotkań takich było w różnych miejscowościach Polski. I uczymy się, przekazujemy swoje myśli i wielu jest takich, że znają się bardziej na technice wiersza i wtedy jest taka pogadanka, jakby warsztaty takie. Jeden drugiemu mówi, jak byś tego, nie to, że masz tak napisać, tylko tajniki właśnie pisania wierszy przekazujemy sobie i wtedy ja pisząc te wiersze staram się słuchając tych rad, staram się gdzieś wdrożyć to i widzę właśnie, że te moje wiersze, które były pisane w 2008 roku, czy tam 2007, do tej tak zwanej szuflady, teraz o wiele, że teraz lepiej żyć, no, można powiedzieć, że żyją. Za bardzo tych spotkań takich z publiką nie miałam. Jedno spotkanie było w bibliotece 29 marca 2017 roku i mieliśmy, to nie byłam sama na tym wieczorku, tylko było 5 autorów. Mam nawet tutaj takie coś takiego, to jest takie podziękowanie. A tu mam takie zakładki jakby do książek i wszędzie jest, każdy autor miał swój wiersz i podpisały, także na pamiątkę. Zakładki były przez pani z biblioteki zrobione, a my tylko żeśmy dokończyli swoimi podpisami dla każdego. Ostatnio byłam na spotkaniu seniora, w domu seniora i czytałam swoje wiersze.
Była naprawdę atmosfera piękna. Do dziś jestem pod wrażeniem. Czytałam i w ogóle ci ludzie z bagażem doświadczeń, oni są naprawdę tacy radośni. Mimo swoich problemów, oni są radośni i oni się cieszą, że ktoś może przekazać im, oddać coś z siebie. No ja to zrobiłam. Na samym końcu spotkania taka jedna pani, nie wiem jak się nazywa, spytała się, czy napiszę o nich wiersz. Mówię, że tak, ale to tak było moje powiedzenie, tak. Przyszłam do domu i tak no, bo po zakończeniu właśnie tego spotkania zaczęli mi bić brawa i powiedzieli, że jestem drugą Szymborską. Dla mnie to było tak no miłe, ale ja do Szymborskiej jeszcze mi daleko, nie? No, także napisałam ten wiersz. Napisałam i teraz w piątek, tamten w piątek był chyba lubuski dzień, tydzień seniora, coś takiego, nie mogłam być, miałam zaproszenie, nie mogłam być, bo byłam w pracy. No i przez moją synową, bo tam pracuję, podałam dwa wiersze i przysłała mi synowa zdjęcia, jak są pięknie oprawione te wiersze, będą wisiały tam na tablicy korkowej. Popłakałam się trochę. Z wrażenia. Niezwykła wrażliwość naszej bohaterki, połączona z wiarą w ludzką dobroć, pogoda ducha, szczerość i skromność, a nade wszystko ogromna rodzinność jako szczęśliwa babcia, mama i teściowa, to wszystko jeszcze bardziej wybrzmiało, gdy znaleźliśmy się w mieszkaniu pani Eli. Tam, przy specjalnie przygotowanej kawie i pysznym cieście, kontynuowaliśmy naszą rozmowę. Czasami trzeba się gdzieś wyluzować, odciąć od świata dzisiejszego, posiedzieć, pomarzyć i spróbować jakieś wersy stworzyć. No a czasami no to jedni no potrafią, drudzy się uczą, a trzeci już choćby chciał, to nie da rady. Tak jak ja się nigdy nie nauczę malować, rysować, do tego choćbym chciała, to nie narysuję ani kota, ani psa, nic naprawdę. Obserwacja otaczającego świata i przeżywane emocje mogą zamieszkać w pisanych przez nas słowach. Dla pani Eli właśnie wiersz jest sposobem utrwalania chwil, wewnętrznych emocji i przemijających wydarzeń. Okazuje się jednak, że nasza bohaterka swoją artystyczną ekspresję wyzwala nie tylko w tomikach wierszy. Lubię zdjęcia robić. Chociaż nigdzie ich tam nie przekazuję, mam bardzo dużo zdjęć porobionych w telefonie. Na laptopie mam zapisanych i nawet kwiaty, drzewa, liście, wszystko co gdzieś spotykam, natura. Natura jest piękna i ona się pozwala fotografować z każdej strony. I wiem, że nie powie mi, że źle zrobiłaś, czy dobrze, po prostu to jest moje. I mam też właśnie dużo takich zdjęć, a czasami mówią, to po co ty robisz drzewom, po co ty robisz? Ja mówię, bo ja lubię. Nie jestem może fotografem, ale lubię to robić. Lubię muzykę, lubię robić zdjęcia, lubię pisać, lubię czytać. Wielu ludzi narzeka na swoją pracę. Ich życie do 15, 16 czy 17 jest tylko przykrym obowiązkiem. Dopiero gdy opuszczają mury swojego zatrudnienia lub swojej firmy, zaczynają naprawdę żyć. Oczywiście jest także wielu, dla których praca jest elementem samorealizacji, miejscem, które naprawdę lubią. A jak to wygląda w przypadku naszej bohaterki? Ja lubię swoją pracę. Wiem, że się spełniam. Spełniam się i ona mi daje, tak samo jak pisanie wierszy, to daje mi taką jakby siłę, może też dlatego, że jest miła atmosfera w pracy, a to jest najważniejsze. Wiadomo, różnie bywa, jest ciężko, ale ten uśmiech koleżanek i jakieś tam miłe słowa, to one dużo dają, dlatego z chęcią chodzę do pracy. Życie jest krótkie, jest piękne, jest niepowtarzalne. I my czasami gubimy się w tym wszystkim, bo gonimy za czymś tam, bo muszę to zrobić, muszę tamto. Mówię tak ogólnie, to zrobić, tamto, albo nie mam czasu. I nawet klientom pracy
też czasami mówię, że warto wyluzować na spokojnie, bo nie da się cały czas powiedzieć, o, nic nie będę robiła, bo po prostu muszę odpocząć. Nie. W międzyczasie znaleźć chwilę taką dla siebie i nawet popatrzeć, ja wiem, książkę dobrą poczytać, czy nawet w internecie coś znaleźć, film obejrzeć, tak na chwilę. I nawet wyjście do parku, czy gdzieś na spacerek jakiś, to po prostu mi się wydaje, że to jest taki relaks i człowiek wtedy podchodzi tak troszeczkę inaczej do życia. Pani Elu, osoba, która miała na Panią największy wpływ, kto zawsze, nie wiem, jest przy Pani, w Pani myślach, w Pani sercu, ta najważniejsza osoba? Moja mama. Moja mama była, nie żyje, zmarła w zeszłym roku, ale dla mnie ona jest wiecznie żywa. Jest przy mnie, czuję jej obecność, W każdej chwili, gdy naprawdę tego potrzebuję i zwrócę się do niej słowami, to tak jakoś mi jest lżej, bo przypominam sobie jej słowa, jej uśmiech, często nawet z córkami wspominamy, albo tak jak mówią córki, albo babcia tak mówiła, albo babcia tak, a ja tak patrzę i mówię, no babcia by tak powiedziała, nie? Na niektóre właśnie sprawy, ale mam ją tutaj. To było dawno, dawno temu zrobione zdjęcie, jeszcze jak te wnuczki, bliźniaczki miały tutaj może po półtora roku. Teraz mają po 14 lat i wtedy to zdjęcie było robione. I zawsze tak ta babcia to była taką ostoją, znaczy moja mama, takim scaleniem całej rodziny, że wszyscy tutaj żeśmy przychodzili, bo ja mieszkałam gdzie indziej, przychodzili tu, czy imieniny, urodziny, czy nawet niedziela, cokolwiek, to, ale do babci zawsze kierowały się tutaj drogi i często żeśmy się spotykali, no, żył jeszcze mój tato też i tak te czasy właśnie wspominam, ale mama jest ze mną do dzisiaj. Szczęście to jest taka reguła niesienia komuś pomocy. To uważam za szczęście, że ja mogę komuś pomóc. Czuć, że jestem potrzebna, to dla mnie też jest szczęście. I to, że w życiu poukładały się różne problemy, poukładały się i jest dobrze, to jestem właśnie bardzo szczęśliwa, a najbardziej jestem szczęśliwą babcią. Gdy uda nam się wyrwać choćby na chwilę z miejskiego zgiełku, codziennej gonitwy o przetrwanie i staniemy u podnóża górskiego masywu lub na brzegu oceanu, albo wpatrujemy się podczas bezchmurnej, letniej nocy w rozgwieżdżone niebo, wówczas dociera do naszego umysłu i serca ta myśl, jak drobnym pyłkiem jesteśmy. A jednak ten pyłek, choćby najdrobniejszy, jest na tej ziemi po coś. Bo w tym zamkniętym między narodzeniem a odejściem czasie każdy człowiek ma swoją misję do spełnienia. Trzeba tylko nieustannie poszukiwać ukrytego w głębi nas życiowego motywu, a potem, gdy już się obudzi, przemienić go w pasję. Tak jak stało się to u pani Elżbiety Nowak, która wybrała pasję.